Cześć Pęczart. To ja, Seba. Dziś mam zamiar skopać ci tyłek. Chciałbym, abyś podjął wyzwanie i spróbował pokonać mnie w takim oto tytule. Siema Seba. W takim oto tytule powiadasz. No dobra, no. Myślisz, że to żart? Co? Ty nie, absolutnie nie, ty zoba na to! Tak, to był żart. Na myśli miałem to. Ty, no jak to żart? Ty, ja tutaj się staram, robię takie rzeczy. Co ty na to? Dobra, mówisz, masz. Tak się składa, że akurat mam również tą grę, także no problemo, co nie? Czy jesteś w stanie wytrzymać? Czy jesteś w stanie dojść do końca pierwszego etapu, chociażby, spróbuję ci dokopać, spróbuję przebić cię w ilości punktów i na pewno mi się to uda, bo ta gra dla mnie będzie prosta. Ghost, jasne. Nie strasz. To co, do końca pierwszego etapu i tyle, tak? No dobra, to tyle jeśli chodzi o żarty. A tak na poważnie, to zagrajmy do pierwszego kontinua, zobaczymy na co cię stać. O piwo? Może kiedyś będzie okazja. Mam nadzieję, że... No i tak ja cię ogram. Mam nadzieję, że i tak ja będę musiał je postawić. A więc sprawdźmy to. Rozstawiam sprzęt i gramy. No i gitara. Szykuj piwo, Seba. A tak poza tym to... Siemano, witam was, Pęczart, w kolejnym odcinku. W nowym odcinku, w czymś nowym, w nowej serii. Chociaż nie wiem, czy można to nazwać serią, bo nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Ale tak, w czymś nowym, co nazywam... Skop tyłek Pęczardowi, w skrócie STP, bo tam wiecie, żeby to tam się zmieściło w opisie, w sensie w tytule, pod filmem, żeby miał takie długie, bo wiadomo, zresztą przykuwa wzrok STP. A może skop tyłek Pęczardowi, jeszcze się nie zastanawiałem nad tym, co tam w ogóle zamieszczę. Ale o co chodzi? Seba już po części wyjaśnił wam, o co biega. Ja tylko dodam, że jeżeli jesteś dobry w jakąś grę, jeżeli uważasz, że jesteś w stanie skopać mi tyłek w tej grze, co oczywiście jest całkiem prawdopodobne, nie mówię, że nie. Jeżeli uważasz, że nie dam rady ciebie pokonać, wybierz grę, wybierz platformę. Amiga? Preferowałbym Amigę. Może być konsola Super Nintendo, Sega Mega Drive, Sega Master System, może być Commodore 64. Jak nie mam jakiejś gry, to się będę posiłkował emulatorem, to nie jest problem, a więc wybierz grę. Zagraj w nią. Wybierz jakieś zasady, ustal jakieś zasady, wyślij ten film do mnie lub wrzuć na swój kanał, jeżeli posiadasz kanał, a ja postaram się ciebie pokonać. Po prostu rzuć mi wyzwanie, a ja podejmę to wyzwanie. Czy mi się uda stawić tobie czoła godnie? Nie wiem, to się okaże. I taki jest zamysł, także jeżeli ktoś jest zainteresowany rzuceniem mi wyzwania, śmiało pisać, odzywać się, zobaczymy co z tego będzie. I tak naprawdę tyle. A teraz nie pozostaje nic innego jak przejść do rozgrywki, więc Seba, zaczynaj swoje show i skop tyłek Pęczardowi. Próbujemy. Ready, go. Dobra, świetnie działa. Umówmy się, że nie będziemy kampić. Może na tych gulach bym nazbierał trochę więcej punktów. De facto i tak gramy na... Zróbmy sobie show. Co by nie było, jak widzicie, gram na takim padzie, chyba to jest bardziej no name, SN8 to się nazywa, nie jest to produkt Nintendo. W zasadzie sprawa wynika z tego, że mam pada oryginalnego, jednakże dwa pady oryginalne, jednakże wymieniałem w nich gumki, kupiłem z Allegro, kupiłem gumki. Niestety nie udało się jakoś tego posklejać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to działało. Cholera, jak ślista. Żeby to działało. I po prostu są bardzo toporne, dlatego wygodnie się gra na tym. No, są gacie. Brałem gacie. I lecimy dalej z górami. Gorsze jest to, że to dziadostwo się pojawia znikąd. 200 punktów, 200 punktów, 3100 punktów! Jest grubo! Och, tysiak. Świetnie.
normalnie jakbym grał sam dla siebie. To bardziej... Patrzcie, co to się dzieje, jaki ja jestem słaby. Dzięki. Nie, nie będę. O kurde. Dobra, żeby to stanowiło jakiekolwiek wyzwanie, człowiek musiałby się troszeczkę postarać. Z drugiej strony, kurde, bez sensu jest stać w miejscu i zbierać punkty, nie? Nie zwróćcie uwagi, czy za zabijanie tego syfu dostaje coś punktów? Ziemie się podnoszą. Kurde, był taki horror kiedyś. To się Portalgeist? Nie, pewnie się mylę. Był taki motyw, że wychodzili z tego domu pętanego na podwórko i trumny zaczęły z ziemi wyjeżdżać i ta ziemia się tak unosiła i te trumny wyjeżdżać się chwilą. Jakieś takie motywy. Yes! Tego gnoja tam na dole nie lubię. W ogóle nic nie lubię. Znowu kurna pokazuje, że jestem kiepski. A ja wcale nie jestem kiepski. A, nie mówię to na początku, ale... ostatni raz grałem w tą grę, nie licząc szybkiego treningu. Ostatni raz grałem w tą grę lekko pół roku temu. Patrzcie, takie uniki! Dalej, szczelaj. Dobra, uciekamy. Jakieś pół roku temu grałem w tą grę ostatni raz. A dzisiaj przed włączeniem nagrywania stwierdziłem, że muszę sobie zrobić taki zdziepko treningu, żeby chociaż zapoznać się z sterowaniem i z pierwszym świadkiem, o co w nim chodzi. Dlatego też poświęciłem na tą grę 5 minut. O kurde, ale mam broń fajną. Kosa. O Boże, co to było? Czemu on wyrósł mi spod nóg? No i znowu jedziemy, cały świat trzeba pokazać. Ja pierdzielę, myślałem, że chociaż trochę tutaj ugram. Z drugiej strony chciałem bardziej to zrobić takie, pokazać to bardziej szałowo, robić, no ryzykować, o, może tak. Nie, tam się czaić, grać powoli, tam brr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 
Chyba. No zobacz, kurde. No zobacz. I znowu szczelił. Chyba to, że jak skoczy człowiek raz, to gdy skoczy drugi raz, to nie może odbić w drugą stronę. Kurde. Nie może sterować w locie sobą. To by mi wiele pomogło. A tak to tutaj jest. O, daj mi zbroję. Jest. Nie wam. Nie ubrał gaci. Żelaznych gaci. O, boże, znowu. To jest naj... O, matko do ciebie, no nic. Ja pierdzielę, miałem dość, chociaż kurde to podostało. O, matko. No dobra, no to lecimy z tematem. A więc, opcje, tak jak Seba tam mówiłeś, beginner, exit i lecimy. W tą grę nie grałem, dosyć dawno, także nie wiem jak mi pójdzie. Nie chcę mówić, że dobrze, nie chcę zapeszać, tak? Po prostu zobaczę. Coś może z tego będzie. Gdzie tu się skacze, gdzie tu się strzela, gdzie tu się, jeju. Dobra. To była taka zmyłka, że niby, że idzie mi kiepsko, wiesz, rozumiesz? Zresztą rozumiecie? Nie mówię, że będzie szło mi dobrze, absolutnie nie. A generalnie jaki jest zamysł tego, o czym mówił Seba? Otóż, chodzi o to, że to jest taki jakby odpowiednik grania dwóch graczy. Kiedyś, graliśmy na dwóch graczy, to było oczywiste. Dziś, no niestety jest to nie do zrobienia. Powód jest prosty. Odległość. Odległość robi swoje. Tej retromaniacy najczęściej mieszkają w dużej odległości od siebie. Spotykają się ewentualnie na jakichś eventach i tak dalej. Ciężko jest pograć sobie na dwóch graczy dziś. Z kimś, kto lubi również retro. Jara się tym. A więc można powiedzieć, że to jest jakiś tam sposób na to, żeby zagrać na dwóch graczy. Powiedzmy, że taki odpowiednik nawet troszeczkę potyczek, chociaż tutaj to jest tylko typowo jeden na jednego. I tak bym to zostawił, jeden na jednego.
Ojej. No i co? I udało mi się przeżyć to. O ja. No chyba nie. Jeżeli tutaj będzie pochodnia... Seba mówił, że to jest... O, jest zbroja. Seba mówił, że pochodnie są dobre. Graficznie są fajne. Owszem, zgadzam się, graficznie są bardzo fajne, ale jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o siłę rażenia, to pochodnia jest kiepska. Jest bardzo kiepska. Tutaj ta moja włócznia jest o niebo lepsza niż pochodnia. Także to o czymś świadczy. Nie wiem, jak mi pójdzie. Generalnie tutaj to opowiadać coś i grać to jest naprawdę ciężki temat. Seba miał chyba 12 tysięcy, coś takiego. Z tego co kojarzę. Ale za daleko nie doszedł. Chyba nie doszedł tutaj nawet. Z tego co kojarzę. Mogę się mylić oczywiście. Tutaj jest taki motyw, że należy kucać. O, tak. Ach. Uhu, heja. No niestety, jeżeli zrobię podwójny skok, to kończę w wodzie. I tyle. Podwójnego skoku nie da się jakby odwrócić, jakkolwiek by to nazwać. Tak dziwnie to brzmi, nie da się odwrócić podwójnego skoku. To znaczy, można odwrócić naszą postać, ale ona nie wróci na swoje odpowiednie tory. I kończymy jak kończymy. Jak widzieliście, kończymy w wodzie. W tym wypadku akurat w wodzie. Gra jest świetna. Tutaj, jeżeli chodzi o trudność, taką największą chyba jest to, że właśnie... Gdzie jesteś, wilku, czy jak ty tam masz? Że to, że ta gra, jeżeli nie zaliczymy checkpointa, który jest daleko odsunięty, to niestety cofa nas do początku gry. No i to jest troszeczkę masakra, powiedzmy sobie wprost. To jest tak jakby w R-Type'ie. R-Type też cofał nas bez żadnego pardonu do początku tak naprawdę i sobie rać, nie? I tu jest bardzo podobnie. Jeżeli nie zaliczymy checkpointu, nie uda się nam go tak dojść do niego, no to jest od początku i heja i poszedł. I tak na nie pozostawia żadnych złudzeń. Dobra, jest. O nie. Nie właśnie na drabinę. Czy będzie znowu zbro... E nie, to ja wolę nie ryzykować. Wolę sobie po prostu... Jasna choroba. Topornie mi idzie, powiem wam. Nie wiem, to chyba są punkty. Jeżeli nie przejdę pierwszego etapu, pewnie nie przejdę. Czemu miałbym? to może zdobędę więcej punktów niż Seba. To będzie coś. No i pędzimy. I znowu mamy ten cudowny... Jakże cudowny etap. Dobra. Tu chyba należy to zrobić pojedynczym skokiem. A tutaj chyba... Och! Dobra, jest moja. Dobra, moja. Udało się. Ja. Wow, sorry, że... I tu chyba jest duży checkpoint. Jest, udało się przejść ten... No trudny odcinek, powiedzmy sobie wprost. I dochodzimy do jakichś wybuchowych, dziwnych puchlaków. Czy jak to nazwać? Nie wiem. Tu chyba coś się obsunie. Mam dobrą pamięć do gier. Ale... Tutaj to nie ma tak naprawdę znaczenia. A teraz, jeżeli się nie mylę... A pewnie się mylę. Udało się. Teraz to zjedzie mi tu w dół. To mnie tutaj wybuchnie zaraz coś pewnie. Okej. Ej, idzie mi dobrze. Zadziwiająco bym powiedział nawet dobrze. Tutaj. Uff! Ale jest rzeźnia.
No dobra, mam już więcej punktów, to powiedzmy, że to już jest okej. I dochodzimy do pierwszego bossa. Jak mnie pierwszy boss załatwi, to mnie załatwi. Nie będzie ten, nie będzie wstydu. Gdzie mnie... O! Oho, jajeczka. Z jajeczek wychodzą jakieś dziwne... Pisklaki. Jest! Udało mi się pokonać pierwszego bossa. A więc przeszedłem pierwszy etap. Biorę klucz i idę do kolejnego etapu. No dobra. A więc skoro już to jestem, to przejdę sobie kawałek drugiego etapu. Do straty... życia. W sensie do straty wszystkich trzech żyć, tak? Czyli continue. Nie wiem, czy przypadkiem nie uzyskałem... dodatkowego życia. Nie mam tej pewności. Ale to trzeba powiedzieć. Ta gra jest po prostu... graficznie to jest majstersztyk. Jest nóż. Nóż, czyli najlepsza bronia. Jak one wirują, to zaczynają się zmieniać w takie duchy, które już... robią nam krzywdę, tak? A nóż to najlepsza broń w tej grze. Po prostu. Chyba na górę, chyba tu. No dobra. Chyba tu. Złoto! Gold w sensie. Biorę gold. Idziemy dalej. Drugiego etapu nie przejdę. Z tego co pamiętam, kiedy ostatni raz grałem w tą grę, drugi etap to był max, co ja w ogóle widziałem. Jadymy. Ach tak. Tutaj są skrzynki pułapki. Takie tam sobie coś, rozumiecie? Ale... Nie ten? Ach, tędy. No tak, pewnie, że nie. Dobra. Spadła. Bo mi przez przypadek załapało dół. Załapałem doła przez przypadek. Dobrze, że mam nóż. Nóż naprawdę bardzo ułatwia rozgrywkę. No nie, tego to mi nie rób. Łach, mam swoją super zbroję i super bronię teraz. W ogóle teraz jestem super. O, ciężko się gra w tą grę i gada, naprawdę ciężko. Dobra, jesteś mój. Ty też jesteś mój i tutaj duszek. Duszek, nieboraczek małutki, którego muszę się pozbyć. Pięknie, jakieś... Szlak trafi. No dobra, mam tą kosę. Kosę miał też Seba, ale... I na dół chyba, tak? Tak jest, na dół. I tu się zaczyna... konkret przeprawa. Powiem tak. Nie wiem, czy mogę już przeskoczyć na kolejny. Gdy będę siedział długo na tym tutaj pontonie, czy to tratwa jest, nie ponton, to... to... ten wir go wciągnie. I to jest po wszystkim. Tak a propos zginąłem. Żeby nie było. Że jestem dobry, oczywiście. Ostatnie życie. Chyba. Twardo gram. Twardo idę dalej. Nie ma, że boli. Zaraz sobie przeskoczę. Czyli co? Czy nie mogę robić podwójnego skoku? O co tu biega? Czemu tak się stało, że tak się stało? Nie rozumiem tego. W tej grze nie sposób zrozumieć dużo rzeczy. Różnych, dziwnych. Aha, oczywiście teraz tą tratwą możemy sterować. Ale tu dopiero się zaczyna koszmar. I to tak naprawdę będzie ten. Będzie mój koniec, tak naprawdę. Dlaczego? Dlaczego nie wcelowałeś? No co, halo? Jest, dobra, to jest lepsze. Powiedzmy sobie szczerze. To jest lepsze bez żadnego ale. Okej.
tutaj tak, należy przeskakiwać przez no te kolce, te rafy koralowe, cokolwiek to by nie było, przez to coś. Coś takiego. Całe szczęście ta tratwa ustawia się pod nasz torlotu, że tak powiem. To nie jest torlotu, tu gdzie opadamy po prostu po skoku. Bo gdyby było inaczej, to by było nie do zrobienia. Po prostu nie do zrobienia. I teraz... Taki omyk trzeba było zrobić. Powiem wprost... To był fart. Ja tego w ogóle nie planowałem, a wyszło dobrze. Chyba wyszło dobrze. Niestety... Jestem osłabion. Dobra. Z punktów kilka sobie wezmę. Ten stworek zaraz gdzieś wypłynie na mnie. Okej. Staniesz ty tym. Tutaj mamy teraz podwójny, wysoki, bardzo wysoki skok. Udało się. Widzicie, co się dzieje, tak? Właśnie... No właśnie to się dzieje, że się dzieje takie coś. Jak ktoś chce podjąć wyzwanie, a może rzucę później komuś wyzwanie, zobaczymy. Mam już kogoś na myśli. Czy ktoś podejmie wyzwanie? Dobra, może sobie... Ho, 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 jasne. Chciałbyś, żebym się na to nabrał, nie? Pewnie, żebyś chciał, dobra. No dobra, powiem wam tak. Jestem totalnie zszokowany. Bo... No bo zobaczcie, co się dzieje. Czyżbym myślałem, że padnę w tym momencie. Cholerna rybka. God damn it! Nie ustrzeliłem go. Szlak to trafi. To mam ostatnie życie, ale... Wiecie, skąd zaczynam? Właśnie stąd. Właśnie stąd i nie wiem, czy ja chcę to kontynuować. Wszystko, co zaliczyłem do tego momentu przepadło. Tak jak moje życie. Dobra, zapatrzyłem się i tyle. A więc udało mi się przejść do drugiego etapu. A ile zdobyłem punktów, to zaraz to wam gdzieś powiem w podsumowaniu, bo nie pamiętam. No i cóż, ten odcinek skop tyłek Pęczardowi zakończył się moim sukcesem. Ja skopałem tyłek Sebie. Tak, Seba, skopałem ci tyłek. Na to wychodzi. Po prostu. Seba, twój wynik, połowa pierwszego etapu, powiedzmy, i 12300 punktów. Mój wynik, 3/4 lub połowa drugiego etapu. Ciężko mi to określić. Powiedzmy, że połowa drugiego etapu i 38900, czyli no jestem lepszy, zaszedłem dalej, mam więcej punktów, po prostu jestem lepszy. Tak mi się wydaje, że tak mi się wydaje, takie są fakty, nie da się ukryć. Seba, no wyszło jak wyszło, tym razem ja wychodzę zwycięsko. Jeszcze się na mnie pewnie odegrasz, coś sobie wymyślę i na pewno się do ciebie odezwę, będziemy działać. Poza tym, chciałbym jeszcze, tak troszeczkę będę błądził teraz, bo nie wiem co z tym zrobić, co z tą serią może zrobić, ale chciałbym, żeby może ktoś zagrał w Ghosts and Ghosts. Ktoś, kto może jest dobry w tej grze, ktoś, kto dobrze gra w gry i ktoś, kto może by zagrał w tą grę. I tak sobie myślę, Sulik, ej, Sulik, może dasz radę? Zagraj na jednej kontynuacji tylko w tą grę na poziomie beginner i dojdź do końca drugiego etapu. Pobij mnie po prostu, spróbuj mnie pobić, może ci się uda. I tyle. Ale tak, namawiam was do wybierania swoich ulubionych gier, w które jesteście dobrzy, nagrywania gameplay lub rzucania na kanał, wysyłania do mnie. Po prostu zachęcam was, żebyście skopali mi tyłek, rzucajcie mi wyzwanie, oczekuję na to. Ciekawe, czy ktoś się zgłosi. Jestem ciekawy, to mogło być fajne, jak myślicie. Piszcie, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Co w nim zmodyfikować? Tak sobie po prostu z Sebą wymyśliliśmy. I może coś z tego będzie. Może. A w tym odcinku to ma tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam was, Pęczat, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.